Słuchasz podcastu i tu się nie zgodzę, który obala mity i uczy, jak pracować mądrzej, a nie więcej. Dzień dobry, witam Cię w nowym odcinku podcastu i tu się nie zgodzę. Ja nazywam się Agnieszka Konieczna i od paru lat prowadzę własną pracownię projektowania wnętrz. Towarzyszy mi mój mąż Michał. Cześć, witam wszystkich. Który od zawsze jest człowiekiem korporacji. Jeśli tak jak my Lubisz rozkminiać tematy zawodowo-biznesowe, poddawać wątpliwość, zasłyszane zasady czy obiegowe opinie, i nie boisz się nie zgadzać z ekspertami. Zapraszam do słuchania dalej. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak przetrwać na etacie, czyli jak najlepiej wykorzystać czas, kiedy pracujemy w czyjejś firmie, dla naszego własnego rozwoju, dla naszej kariery i dla potencjalnego kiedyś przejścia na własną. Własną działalność. Dokładnie tak. Ostatnimi czasy w ramach QA na storyskach na Instagramie. Moje konto to Agnieszka Konieczna zachęcam, żeby tam zajrzeć. Robię co wtorek stories z QA, czyli z sesją pytań i odpowiedzi. I dostałam pytanie, czy kiedyś miałam jakiś taki kryzys, wypalenie zawodowe, czy tego doświadczyłam. No, i zażartowałam w odpowiedzi, że codziennie tego doświadczałam, jak wstawałam rano do pracy na etacie. <laughs> I dostałam w odpowiedzi wiadomość prywatną, że to jest pocieszające, że osoba, która to pisała, też ma taki problem, że właśnie jest na tym etacie i że cierpi. No i że to jest pocieszające, że to być może się kiedyś skończy, jeśli, jeśli właśnie założy swoją firmę. Także to mnie zainspirowało i pomyślałam, że może. Nagramy odcinek o tym, jak wycisnąć maksa z tego czasu, który spędzamy na atacie, bo ja ogólnie rzecz biorąc jestem wielką fanką pracy na atacie jako początku kariery, po to, żeby się nauczyć kosztem pracodawcy, a nie własnych klientów różnych rzeczy, bo na początku każdy popełnia błędy, nie da się po prostu na studiach czy na kursach nauczyć absolutnie wszystkiego, doświadczenie naprawdę tutaj ma duże znaczenie. Jestem fanką tego, żeby to doświadczenie właśnie zbierać w cudzych pracowniach, a nie od razu w swojej. A ja dodam, że jestem fanem pracy na etacie w ogóle. Bo <laughs> ja pracuję na etacie od początku swojej kariery zawodowej i nie planuję zmieniać tego stanu. Ale ja pracuję w zupełnie innej branży, więc to też ma, ma pewnie spore znaczenie. Mhm. Domyślam się, że nie masz takich momentów, jak wstajesz rano, że sobie myślisz, że... Jesus. Mam! Oczywiście. <laughs> nie no wiadomo, zdarza się, zawsze są takie, czy znaczy zawsze, zdarzają się takie etapy w pracy, gdzie nie wiem, pracuje się nad czymś, co jest nudne albo z jakiegoś innego powodu, nie wiem, jakiś twój przełożony albo współpracownik cię wkurza, bo na przykład szef coś od, odwalił albo twój współpracownik się opiernicza i musisz za niego robić roboty, no i Zdarzają się takie sytuacje, które sprawiają, że chce się walnąć to wszystko w cholerę i szukać czegoś innego. Ale też na etacie? No. No tak! What's the point? No bo zawsze jest, wiesz, jakieś takie przeświadczenie, że jak się pójdzie gdzieś indziej, to będzie lepiej. No, to jest złudna nadzieja, ale tylko nadzieja nas ocali. No. Natomiast, tak jak mówiliśmy w którymś odcinku, jeśli jest źle i nic z tym nie robimy, no to nic się nie zmieni. Więc, no, szukanie no, zmiany albo na innego pracodawcę, albo na pójście na swój własny rachunek, no daje szansę, że coś się poprawi. W każdym razie, ty jesteś fanem pracy na tacie? Ja. Yeah. Jestem fanem w teorii, a w praktyce przecierpiałam te. Lata. No w sumie 4 lata pracowałam na etacie i też zawsze tak miałam, że jak zaczynałam daną pracę, to byłam nastawiona pozytywnie, chociaż u mnie nastawienie pozytywne to nie jest oczywistością, bo ja raczej pesymizm praktykuję. Wręcz przeciwnie. Natomiast akurat wierzyłam w to, że będzie fajnie na danym stanowisku, w danej firmie. No gdzieś tam to się nie udawało. Niestety. Ale dobrze, przejdźmy do konkretów. Mam dla was dzisiaj sześć porad, jak przetrwać na etacie, jak wycisnąć z tego jak najwięcej z tego czasu, żeby to nie było tylko takie przetrwanie typu hibernacja, tylko żeby coś z tego mieć na zaś, na przyszłość, a żeby to nie było tylko takie odhaczone. Pierwszy punkt to żeby szukać pracy tam, gdzie chcą uczyć, gdzie będą osoby, które będą odpowiadały na wasze pytania, które będą chciały się dzielić wiedzą, niezależnie od tego, czy to będzie jakiś przełożony szef, czy może jakiś współpracownik, który będzie poproszony o to, żeby was wprowadzić w świat danej pracowni, a przy okazji będzie ogólnie bardziej doświadczony w projektowaniu wnętrz lub w czymkolwiek, co tam akurat będziecie robić. Myślę, że to jest mega istotne, bo za chwilę do, do tego dojdziemy to będzie w następnym punkcie, nawet za dwa punkty no, ale moim zdaniem, nauka na etacie jest absolutnie najważniejsza, bo po to, moim zdaniem idziemy na etat, w tym moim scenariuszu, no. w którym etat ma sens, po to tam idziemy, żeby zebrać doświadczenie, żeby jak najwięcej się nauczyć praktycznych rzeczy. No w moim scenariuszu również jest to prawda, no bo zakładając właśnie, że mamy jakiś, nie wiem, swoją ścieżkę zawodową, no to idziemy na dany etat, żeby się nauczyć czegoś i potem potencjalnie dostać lepsze stanowisko w innej firmie albo w tej samej. No jasne, że tak. Aczkolwiek na początku... Ta nauka ma największy potencjał, bo już nie uczymy się jakichś drobnostek. To nie jest tak, że stajemy się lepszymi profesjonalistami, tylko startujemy z takiego etapu, że znam samą teorię, a co w ogóle z praktyką. Bardzo często mm -hmm. tak właśnie to wygląda. Nie? Więc myślę, że to, co powiedziałeś, jak najbardziej ma sens. Że te pierwsze prace etatowe będą tutaj kluczowe. Mm -hmm. Dodam też, że to też nie jest takie oczywiste, że Wiemy, że o, w tej firmie na pewno ktoś mnie nauczy, a w tej firmie na pewno nie, no bo nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć czy ocenić ze stuprocentową pewnością, tylko musimy się opierać na jakimś tam wrażeniu czy opiniach, jakie znajdziemy o danej firmie. No to prawda, fajnie jest szukać pracy w miejscach, w których na przykład mamy znajomych, którzy już tam pracują i mogą nam polecić albo nas zniechęcić. Teraz mi się przypomniała taka scena, o Jezus, jak poszłam pracować do tej ostatniej pracowni, do tej trzeciej, to zakumplowałam się z taką dziewczyną, która tam pracowała od kilku miesięcy albo od roku, już nie pamiętam, no pracowała tam dłużej niż ja. I pamiętam, że Czekałam na taki moment, że zostaniemy same w pracowni. To brzmi dziwnie, ale teraz mi będzie normalnie za chwilę. <grybujesz> Czekałam, aż wszyscy już pójdą do domu i my, my zostaniemy w dwójkę. Stało się to tam któregoś dnia dopiero mojej pracy na miejscu. Chodziło przede wszystkim o to, żeby nie było szefa. Ale w ogóle, żeby była taka, żeby było kameralnie. No porozmawiać sobie. Tak. W, w cztery. Oczy. Tak, dokładnie. Żeby nie było za dużo świadków, bo jeszcze jakby nie wiedziałam, kogo można ufać, że tak powiem. Brzmi jak jakiś film Nie, To ta fajnie się mówi, że, że pracownicy są zespołem i że trzymają sztamę, ale z mojego doświadczenia bardzo często jest co najmniej jeden pracownik w danym biurze, który kapuje wszystko pracodawcy. I ja nie żartuję. Naprawdę chciałabym, żeby to był żart, ale tak nie jest. Więc no, warto uważać na takie rzeczy. W każdym razie zostałyśmy wreszcie same. Ja zadałam to pytanie, mianowicie, czy tutaj jest fajnie, czy tutaj jest chuj. W ten <laughs> I... sposób dokładnie. Tak. Znaczy, nie pamiętam czy co to słowa, no ale o to mm -hmm. chodziło. I dostałam odpowiedź. Wiesz co, wolałabym ci nie odpowiadać na to pytanie, sama się przekonasz. Ja już wtedy miałam takie ci chuj... <laughs> Ale nie chcesz powiedzieć na głos. <laughs> no. no, miałam jeszcze nadzieję, że może to będzie takie wież, subiektywne, bo wiadomo, że ludzie mają różne doświadczenia, różne oczekiwania i tak dalej, więc miałam nadzieję, że może mi jednak się spodoba. No te początki były całkiem takie obiecujące. Nie wiem, czy ten zaskakujący optymizm wtedy mi zamedlił oczy, czy o co, co tam się wydarzyło. To w ogóle było tak, że ja we wcześniejszych pracach raczej miałam kobiety szefów, a tam był mężczyzna, więc miałam nadzieję, że może to jakoś będzie lepsze. No wiadomo, że to, czy ktoś jest dobrym szefem, nie zależy od płci, ale no miałam nadzieję, że będzie inaczej po prostu niż wcześniej. I było, bo był szowinistą. <laughs> <laughs> Plot twist. <laughs> tak, bo u tych kobiet nie było, nie. <laughs> Także były żarciki, no ale ten szowinizm to był taki mniej szkodliwy niż bardziej. Znaczy dalej nie pochwalam, taki, taki ale... Taki wujkowy bardziej tak, niż... Tak, myślę. taki nawalony wujek na, na weselu niż jakieś takie groźne akcje, więc no pół biedy powiedzmy. W każdym razie to mi się kojarzy właśnie z tym, tym dowiadywaniem się od znajomych, jakie są warunki i w ogóle czy warto. Ja zawsze dostawałam informacje zwrotne, jak nawet z ciekawości, nie po to, żeby gdzieś zacząć pracę. Pytałam o to, jak się komuś pracuje. Przysięgam, bo jeszcze nikt nigdy nie pochwalił żadnego biura. Już od dawna nie pytałam też, no bo teraz to mnie to mnie interesuje, ale no, ciężko jest dostać dobrą recenzję jako szef. Hmm, może masz takich malkontenckich znajomych. Natomiast z mojej perspektywy to bardzo istotną informacją, którą można zdobyć od znajomych, kiedy się szuka pracy w danej firmie, w której tam pracowali albo pracują, to jest, ile tam płacą, żeby odpowiednio wynegocjować. Mm -hmm. Tak, aczkolwiek wiesz, to też może być mylące, bo jeżeli zapytasz osoby, która ma lepsze umiejętności i tam doświadczenie i potem powiesz dokładnie tą samą kwotę, no to możesz nie dostać tej roboty, Nie, no nie Tak, Tak, ale bardziej na zasadzie, że na takim i takim stanowisku, mm -hmm. ile tam ludzie zarabiają, bo też zazwyczaj, no wiedzą nie tylko jakie są zarobki u siebie, ale na przykład jakie na przykład mieli dwa lata temu, jak byli na niższym stanowisku w tej mm -hmm, firmie. Czy. No w architekturze wnętrz raczej zarabia się marnie, więc <laughs> to taki spoiler, bo kto powiedzieć. nie ma powiedzieć. już takich We Wszystkich sposób. pracowniach, w których ja pracowałam, no, to były marne zarobki. Co to dokładnie oznaczało, no to bywało różnie. No, w każdej następnej zarabiałam więcej, bo też o to dbałam, żeby to szło do góry, natomiast no, nigdy nie doszłam do jakiejś na naprawdę sensownej kasy, tylko tak, tak żeby się dało Zobaczyliśmy chyba trochę z tematu. No troszkę tak. W każdym razie, podsumowując ten pierwszy punkt, szukajcie pracy tam, gdzie ktoś będzie chciał się z wami dzielić wiedzą. Może niekoniecznie zrobi wam szkolenie od A do Z, ale jak wy będziecie mieć pytania, to żeby była jakaś taka osoba, która wam na nie odpowie. Szczególnie mam na myśli tematy techniczne, jakieś takie praktyczne wskazówki, bo to jest coś, co do czego warto Bazować na doświadczeniu. Ciężko jest się tego tak w stu procentach nauczyć samemu. Tak, i właśnie przyszło mi też do głowy, że w sumie teraz, kiedy dużo bardziej popularne jest pracowanie i zatrudnianie zdalne, to mm -hmm. też trochę to, wydaje mi się, utrudniło takie właśnie uczenie, bo no. wydaje mi się, że trudniej jest nawiązać taką relację, właśnie że mam kogoś, kto powiedzmy jakoś tam jest takim mentorem i którego mogę zawsze tam zapytać, nie wiem, siedzi dwa biurka obok i mogę tam podejść i rzucić jakieś pytanie, mhm. to w sytuacji, kiedy współpracujemy online, trochę jednak jest to, teoretycznie powinno być równie łatwe, ale jednak nie jest aż tak łatwo zbudować taką relację. No tak, no i też ludziom jest pewnie wielu, nie wszystkim, ale głupio kogoś w ten sposób maltretować pytaniami. Nie? Jeżeli nie został do tego wyznaczony, tylko tak po prostu widzisz, że jest ktoś w zespole bardziej doświadczony, no to mhm. nie wiem, no mi by było bardziej głupio pisać wiadomości, no bo ja nie wiem, czy ta osoba jest zajęta, niż jak jestem na żywo i widzę, czy ta osoba jest zajęta, albo mogę ją no, przez maila też może zapytać, czy, czy teraz, czy za pięć minut, nie? Ale wiesz no o co właśnie, chodzi, no... że na żywo to jest takie bardziej naturalne. Nie? Wiem, wiem dokładnie o co ci chodzi, że teoretycznie mamy techniczne możliwości, żeby zrobić dokładnie to samo. Wszystkie problemy teoretycznie można rozwiązać, ale w praktyce jakoś wychodzi, że to, mhm. to się tak mniej klei. Wydaje mi się, że wpływ na to też ma to, że przez maila nie widzimy czyjeś miny. Tak. I myślę, mamy, może być taki opór, że okej, okay, no to ta osoba udzieli mi tej pomocy, ale ja nie wiem, jak ona tak naprawdę na to zareagowała, czy ona to robi z radością, i albo podchodzi do tego zupełnie neutralnie, czy sobie pomyślę, e, zaś, no dobra, muszę nie. No a na żywo jednak dużo łatwiej jest wyłapać takie rzeczy. No plus jeszcze to, że online trudno zbudować taką po prostu relację interpersonalną. Uh -huh. Jeśli ktoś tam pracuje w jednym biurze, no to nie wiem, pójdziecie sobie razem na kawę, coś tam pogadacie, no i dużo łatwiej ci podejść, zagadać o coś do osoby, która jest twoim znajomym, tak? Z którym uh -huh. sobie rozmawiasz. Coś tam niż dla osoby, która po prostu no jest, nie wiem, jest tym awatarem gdzieś tam w, na komunikatorze, czy, czy adresem mailowym. Mm -hmm, no tak. Druga porada jest taka, żeby rozwijać się po godzinach. Wspomniałam o tym, żeby na pracy na etacie skupić się na rozwijaniu wiedzy, bo tej technicznej i praktycznej. A tutaj po godzinach, na tyle oczywiście, na ile mamy możliwości, polecałabym rozwijać się bardziej pod kątem prywatnych zleceń, jeśli takie się trafią, i szukania inspiracji, obserwowania innych. Jeżeli nikt nad wami nie stoi, żaden szaf, to możecie też to robić w pracy. <noise> ale, ale niezależnie od waszych obowiązków na danym stanowisku, polecam wam, czy w czasie pracy, czy, czy poza, obserwować pracownie, które mają dobre projekty, szczególnie te zagraniczne, żeby tak troszkę się wyrwać z tego, co się dzieje w Polsce. Oczywiście polskie też, ale nie tylko. No i jeżeli macie jakieś takie możliwości, to nawet za niewielkie kwoty róbcie zlecenia freelancerskie dla znajomych, dla znajomych, znajomych, dla rodziny. Może niekoniecznie za darmo, ale chociaż za jakieś symboliczne pieniądze, dopóki się nie nauczycie faktycznie projektować. Na samym początku to jest ok, żeby startować z niskiego pułapu. Nikt nie musi o tym wiedzieć poza wami i tymi waszymi klientami. Tak, tak. Myślę, że to jak najbardziej ma sens. A co jeszcze potencjalnie można robić, jakieś kursy też, takie dla siebie, tak? Jeśli to są jakieś rzeczy niezwiązane z, z tym, co nam pracodawca zapewnia w danej chwili. Myślę, że jak najbardziej, tylko problemem tutaj może być to, że, skoro pracujemy 8 godzin dziennie, no to nie mamy aż tak dużo czasu wolnego to raz. A to no tak. że skoro akurat w architekturze wnętrz zarobki są marne, tak jak już powiedziałam, no to wiesz, robienie drogich kursów może być trudne dla danej osoby, szczególnie jeżeli nikt od niej nie wymaga tej wiedzy, no to czym ona ma inwestować? No nie? W sensie może no tak, pojawić tak, się tak, takie oczywiście. myślenie, i ja to całkowicie szanuję, szczególnie właśnie, jak ktoś ma niskie zarobki, no to kursy potrafią no zazwyczaj kosztują kilkaset złotych za jeden kurs, no to raz na miesiąc się nie będzie robiło takiego kursu nowy. No nie, no można też zacząć od jakichś darmowych treści. No właśnie to chciałam właśnie powiedzieć, żeby, na żeby obserwować osoby, które tworzą treści merytoryczne dla architektów wnętrz. Zgadnijcie, kogo między innymi mam tutaj na myśli, otóż siebie. I możecie po prostu obserwować to, co pojawia się bezpłatnie. Tych treści naprawdę jest sporo, nie tylko u mnie, ale też u innych. Więc śledźcie to, korzystajcie z tego, a jak już będziecie gotowi, żeby zainwestować w jakąś wiedzę premium, która będzie związana z płatnym kursem, no to wtedy inwestujcie. Ale jeżeli macie kiepskie zarobki i pracodawca od Was nie oczekuje jakiejś konkretnej wiedzy, no to myślę, że spokojnie możecie poczekać z większością kursów. Tutaj już zostawiam ocenę Wam. Tak, ja jeszcze chciałbym dodać, że. Warto też nie zapomnieć o odpoczynku. <laughs> żeby też nie, po prostu nie przeszarżować z tym, co robimy po godzinach, bo jeśli nie będziemy mieli w ogóle czasu, żeby odpocząć, no to za długo się na tym nie pojedzie i to wtedy wszystkie aspekty życia na tym tracą. To prawda, chociaż pamiętam, że jak byłam młodsza i właśnie pracowałam na etacie, no bo ja poszłam na etat zaraz po studiach, to to wytrzymałość to jakoś w... była inna. <noise> i plecy nie bolały. Nie w stanie wytrzymać. Plecy mnie zaczęły boleć dopiero rok po rozpoczęciu kariery. Dopiero rok. To był naprawdę dobry wynik, bo innych już na studiach bolało, nie? <noise> ja prostu... Cudownie. <noise> nie mówiąc o tym, że jak byłam moda i pamiętam, że jak byłam dzieckiem i się garbiłam i chyba do dzisiaj się garbię, znaczy nawet nie chyba, tylko na pewno. Moja mama mi zawsze mówiła, nie garb się, bo będą cię plecy boleć na starość. No to wyobraźcie sobie, jaki, jaki to jest argument dla dziecka, że go plecy będą boleć kiedyś. Nie, no żaden. Więc oczywiście się dalej garbiłam. No i ja myślałam całe życie, że ta starość to będzie takie 50+. Plus, a tu się okazało, że to jest 25%. Oszukali cię. No, no i boli mnie plecy. No. To było jednak łatwiejsze do przewidzenia niż sądziłam. Takie życie. Dajcie znać w komentarzach, w jakim wieku was zaczęły bolić plecy. Czy 25, czy 26? Może was nie bolą. Ja na przykład ten 37 mnie nie bolą. O, ty jesteś dziwny. Ty miałeś inne problemy, chciałam powiedzieć, psychiczne. Nie. Pewnie też. Bo problemy. Zdrowotne, a cały czas mi przychodziło do głowy tak. słowo medyczne, ale to nie było to. Problemy zdrowotne, więc myślę, że na trochę lat wyczerpałeś ten mam nadzieję. limit. Ja też mam nadzieję. No dobra, to co, idziemy do następnego punktu? Tak. Następny punkt mam zapisany równaniem matematycznym, o. że nauka to jest więcej niż kasa. I chodzi tutaj o to, że moim zdaniem ta nauka, jaką wyciągniecie, czyli to, czego się nauczycie. Jakie zdobędziecie umiejętności na tacie, jest dużo, 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 dużo ważniejsze niż to, ile zarobicie hajsu. I ja wiem, że to jest bolesne, jak się zarobię mało. Pamiętam to, mam to wyryte w pamięci i nigdy to mnie nie opuści. Jak to jest zarabiać tysiąc kilkaset złotych, i z tego większość idzie na czynsz, i to za pokój, nie za mieszkanie, moi drodzy, za pokój. Więc, no, pamiętam. <laughs> pamiętam No, w stan. tej chwili, to żeby znaleźć w Krakowie mieszkanie za 1500, to. No, wtedy też się nie dało. No, no właśnie. Do tego mówię, że to. A jeszcze pokój trzeba jest za co, to coś to jeść. No, przydałoby się. Przydałoby się. Ale Innego wiesz, niż suchy ryż. Znalazłby się pewnie jakiś polityk, który by powiedział, że gdzieś tam przy drodze rośnie jakieś coś tam, co można żyć. I kiedyś to było lepiej. W każdym razie, nauka jest ważniejsza niż pieniądze. Powtórzę jeszcze raz, wiem, że to boli, żeby zarabiać mało, ale to jest normalne, że jak jesteśmy na początku swojej drogi i niewiele jeszcze potrafimy, to po prostu te nasze nieliczne umiejętności nie są dużo warte dla pracodawcy. Ja on po prostu prawdopodobnie nie będzie chciał za to dużo zapłacić, ale po to się uczymy, żeby kolejny albo ten sam pracodawca potem płacił więcej. No bo tych umiejętności będzie więcej, więc hajsu też. Ale właśnie to musi iść za umiejętnościami. Ja jak pracowałam na etacie, to spotkałam wiele osób, współpracowników czy współpracowniczek, którzy mieli takie nastawienie, że oni od razu, oni jeszcze nigdy nie zaprojektowali żadnego wnętrza, ale oni od razu chcą ileś tam kasy na rękę, no nie wiem, trzy razy tyle, co ja dostawałam, nie? albo dwa razy tyle, co najmniej. Nie, i oczywiście na to i to mowa o pracy i tak dalej. I ja szanuję takie oczekiwania, aczkolwiek one absolutnie nie miały nic wspólnego z ich umiejętnościami, więc to nie miało szans się udać. Bardzo niewiele pracodawców będzie chciało zainwestować sporo w osobę, która jeszcze nic nie potrafi. No i waszym zadaniem jest to zmienić, ale nie przekonać pracodawcy, żeby zainwestował, tylko zmienić to, że mało jeszcze potraficie. Wiecie o co chodzi. No. Wiecie. Znaczy, jeśli znajdziecie kogoś, kto będzie wam gotowy zapłacić więcej, to oczywiście bierzcie. No, ale marne szanse, nie, to o co w tym wszystkim chodzi. Mhm. I tutaj jeszcze bym chciała zrobić taką gwiazdeczkę i powiedzieć jeszcze jedną rzecz, mianowicie to, że nie jestem fanką tego, żeby pracować za darmo. Znaczy, nikt pewnie nie jest, no. Ale, no. ale mimo, że uważam, że, że warto się pogodzić z tym, że na początku się zarabia niewiele, to jednak, jeśli macie tylko możliwość, no to próbowałabym szukać czy praktyk, czy po prostu pracy, która jest płatna, a zgadzać się na bezpłatne jakieś długie okresy próbne, czy bezpłatną pracę, czy bezpłatne praktyki, dopiero jeżeli naprawdę nie potraficie znaleźć niczego innego. Bo już słyszałam takie historie, że są pracownie, mam nadzieję, że to są rzadkie przypadki, ale nie wiem tego na pewno. No, że są pracownie, które po prostu mają taki sposób, że zawsze zatrudniają za darmo. I jak już ta osoba, która ma dość pracy za darmo przez tyle miesięcy i nie wierzy w kolejne obietnice, że kiedyś będzie jakaś wypłata odchodzi, no to po prostu biorą kolejną za darmo i taki mają sposób, że mają Był wiecznie. Na rotację dokładnie, dokładnie. I ma wieczne obietnice które nigdy nie dochodzą do skutku. Także tej tak jak powiedziałam, mam nadzieję, że to są bardzo odosobnione przypadki. Natomiast, jeżeli macie tylko możliwość pracować gdzieś za kasę, no to ja bym szła w tym kierunku, no bo za każdą pracę należy się jakaś zapłata. Nawet jeżeli jesteście mega początkujący, no to po prostu zróbcie tak, żeby jak najwięcej dać z siebie pracodawcy, żeby być jak najbardziej przydatni, a niekoniecznie, żeby właśnie pracować za darmo i tylko gdzieś tam robić kawę i się plątać innym pod nogami. Za obietnicę, że może kiedyś, jak tak, się sprawdzisz, to tak. dostaniesz No ale ładnie. jak masz się sprawdzić, jak robisz tylko kawę, nie? Barista. No tak, ja też jestem zdecydowanie <grym> przeciwnikiem tych bezpłatnych staży, podobnie jak ty uważam, że jak ktoś pracuje, to należy mu się wynagrodzenie, nawet jeśli nie wysokie, bo ma niskie umiejętności, ale ale tak. No dobra. No to następny punkt. Następna porada, to nie czekaj aż cię zauważą, bo wydaje mi się, że szczególnie etat. Znaczy, no, jak jesteś przedsiębiorcą, to w ogóle chyba ten temat nie istnieje, ale jak jesteś na etacie, jak jesteś pracownikiem, to sporo osób ma takie nastawienie, że oni po prostu będą wykonywać swoją pracę, będą się starać. No i ten szef to zauważy i da im kiedyś tą podwyżkę zasłużoną i da jakiś awans zasłużony, a tymczasem może być z tym różnie. Tak. Tu z tym się zgodzę, że to również w moim, tak jakby, świecie <laughs> działa, że nawet nie tyle to, co się robi, ale to, jak się sprzedaje to, co się robi, ma dużo większe znaczenie. Czyli trzeba po prostu się nie, nie tylko dobrze wykonywać swoje obowiązki, ale też zadbać o to, żeby szef wiedział mm -hmm. o tym i. Żeby zrobić wokół tak. siebie trochę szumu. Zrobić wokół siebie trochę szumu. Nawet nie chodzi mi o to jakieś, wiesz, jakieś strasznie takie już przegięte karierowiczostwo, że po prostu zajmujemy się tylko robieniem wokół siebie szumu, ale zadbać o to, że jeśli coś zrobimy dobrze, no to szef będzie wiedział, że to właśnie my zrobiliśmy i że to jeśli ktoś powinien zostać za to pochwalony, nagrodzony, no to to jest, to, to właśnie my tutaj byliśmy Osobą, która się do tego przyczyniła? Mi się wydaje, że najłatwiej jest walczyć, znaczy najłatwiej. W ogóle taka walka o autorstwo, o zasługi, mi się przede wszystkim kojarzy z tym, kto miał jakiś pomysł, na przykład na ulepszenie w firmie albo na jakieś mm -hmm. takie inne rzeczy. Nie chodzi o pomysł projektowy stricte, tylko o coś takiego, co jest bardziej uniwersalne, ma większy wpływ na firmę. Z mojego doświadczenia pracodawcy Bardziej lubią swoje pomysły niż czyjekolwiek inne, <śmiech> <śmiech> ale pewnie istnieją też tacy, którzy nie mają tej choroby. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś ma taką tendencję, żeby wymyślać ułatwienia, nie wiem, wymyślać aplikacje, które można wdrożyć, no po prostu kombinować, jak tutaj zrobić, żeby firma prosperowała lepiej, i spotka się to z aprobatą. To naprawdę to może zrobić bardzo dobre wrażenie. No bo to też może być taki ziarno rzucone na beton. No bo ja tak miałam, że ja. Bo ja mam aktywatora w pierwszej piątego grupa, więc ja mam milion pomysłów na sekundę. No ale no, no beton, no, <grytanie> co to trzeba mówić. No tak, jeszcze te pomysły muszą trafić na podatny grunt. Wiadomo, że też nie, nie każdy pomysł każdego pracownika będzie dobry, nie na pewno część moich była beznadziejna, obiektywnie, ale wiecie o co chodzi, no. Nie, jak jest beton, no to nawet te dobre nie będą miały szans. No tak. Czy miałeś jakieś takie zdarzenie, że ktoś nie zauważył twoich starań? Powiem, że nawet nie tyle nie zauważył, co wręcz perfidnie się sobie przypisał zasługi, które częściowo mi się należały. A to było w tej poprzedniej pracy? Tak, w mojej hmm. poprzedniej pracy właśnie była taka sytuacja, że no, taki kwas, który trochę mnie wkurzył i trochę też zmotywował do odejścia, że brałem udział w, w takim dużym, fajnym projekcie. W pewnym momencie z tego projektu zostałem oddelegowany do, do innego, bo po prostu potrzeba było czymś innym się pilnie zająć. Natomiast bardzo dużo tam zrobiłem i to takiej właśnie. Fajnej koncepcyjnej pracy, że właśnie wymyśliłem, jak, jak dana rzecz ma działać, zrobiłem jakiś tam prototyp. A potem, jak ten projekt został dowieziony do końca i prezentowany, to nie było w ogóle żadnej wzmianki o tym, że nad nim pracowałem. Hmm. No i było takie. niefajne. Nie fajne. To jest trochę niewdzięczne. No, nie życzę nikomu, dlatego. No, na tyle, na ile można, trzeba walczyć i pilnować tego, żeby, żeby, żeby nie, nie zostały Wasze zasługi zapomniane czy pominięte. Mm -hmm. No, a co robić, jeżeli jednak ten szef ma klapki na oczach i bardzo nie widzi naszych rosnących umiejętności, naszych starań? To tutaj dochodzimy do punktu piątego: mianowicie, nie zostawaj na siłę. Tak, no, jeśli kiedy, kiedy przychodzi taki czas, czy kiedy pojawia się możliwość, no to można zmienić pracę. I też moim zdaniem jest tak, że nasze umiejętności zazwyczaj rosną dużo szybciej niż rosną zarobki, które dostajemy w ramach jakichś tam potencjalnie podwyżek w danej firmie. O, tu się nie zgodzę. O. Bo są osoby, które są tak odporne na nową wiedzę. No ale to są Może im coś pięć razy mówić i one dalej będą popełniać te same błędy, więc tacy ludzie istnieją i wcale nie są rzadkością. Także no myślę, okay. że to jest bardzo no. indywidualne tam, bo to może być twoje odczucie, że na przykład ty dostajesz za mało podwyżek w stosunku do, do rosnących umiejętności, co, no ale no... to będzie mega subiektywne. Nie mówię tylko o sobie, bo to myślę, że jest, jeśli też odnośnie ludzi, z którymi pracuję, no to w większości przypadków jest tak, że w pewnym momencie dochodzą do takiego etapu, że po prostu wręcz nie opłaca im się zostawać w danej firmie, no bo mogą z kwalifikacjami, jakie mają, mogą dostać lepsze stanowisko, lepiej płatne w innej firmie. No ale to nie jest tak, że to jest troszkę choroba korpo? Troszkę pewnie tak. Że korporacje niby mają te systemy, że tam co roku są te ewaluacje i podwyżki, ale w rzeczywistości to tak. Bardziej doceniają dużo bardziej tych nowych niż tych obecnych pracowników. Tak, generalnie, jeśli chodzi o wzrost tych oferowanych wynagrodzeń, to dokonuje się dużo szybciej niż podwyżki dla istniejących pracowników. W sensie, że mhm. na to samo stanowisko, jak się ktoś aplikował w jednym roku, następna osoba aplikuje rok później, to dostanie wyższą ofertę, niż tamta osoba by dostała razem z podwyżką po tym roku. Hmm. Co też no, motywuje do względnie częstego zmieniania i niezostawania w jednej firmie na dłuższy czas. Hmm, to słabiutko. Chyba, że Nawet... faktycznie jesteś na stanowisku, w którym, nie wiem, bardzo dobrze ci się pracuje, dużo się rozwijasz i, i nie wiem. No myślę, że z czego to wynika? No bo oni chyba wiedzą, co robią, nie? W sensie to nie jest przez przypadek. Wiesz co? Nie, ja nie mówię, że to ma sens w ich oczach, mm -hmm. tylko no wiesz, no raczej to im, to nie jest tak, że tylko pracownicy to wiedzą, nie? I tak i nie. Myślę, że nie jest to w stu procentach zaplanowane. Myślę, że w dużej mierze po prostu takim wychodzi. I dostosowują się do realiów rynku, że po prostu cały czas brakuje pracowników, więc konkurują ceną. I oferują coraz, coraz wyższe stawki, bo jest taka konkurencja po prostu. Mm -hmm. No, czyli tak jak powiedziałam, o tego nowego pracownika bardziej dba się niż o tego obecnego. Tak. W sumie bardzo dużo firm o nowych klientów dba bardziej niż o obecnych. To jest taki problem, <laughs> o którym już tysiąc lat temu usłyszałam no, i mi odkwił bardzo w pamięci, że dużo się robi, żeby zachęcić nowe osoby i wiesz są, i są te promocje mm -hmm. i tak dalej. To mocno widać w telefonie komórkowej że jak tam chcesz sobie przedłużyć abonament, to zawsze masz kuźwa gorsze warunki, niż jakbyś po prostu zmienił operatora. Ale ta zmiana, jeżeli nie trafisz w doskonały moment, że akurat jest, nie wiem, 2,5 miesiąca przed zamknięciem umowy, no to, to też jest strasznie upierdliwe, nie? No, oni czynią to upierdliwym, no bo wiedzą, że, że tak mhm. zarobią więcej. To jest mega skomplikowane, ale właśnie to doskonale pokazuje, że ten Nowy klient jest pożądany i tam mu rozwijamy ten czerwony dywan i robimy reklamy pod niego i tak dalej, a ten obecny klient, to jak odejdzie, to trudno. A to jest błąd, mhm. bo utrzymanie obecnego klienta jest statystycznie mniej kosztowne, dużo mniej kosztowne niż pozyskanie nowego, ale tutaj mądrości przytaczam. No, z siebie jestem dumna. Słyszałam to chyba z 5 lat temu, jestem pełna podziwu, że to jeszcze pamiętam. Super. To też pewnie zależy bardzo od specyfiki branży, nie no, ale generalnie. No ale jak masz klientów mhm. potencjalnie stałych? No bo wiesz, jak już masz tego klienta, no to wystarczy dać mu dobry produkt, dobrą obsługę i tak dalej. I on dalej będzie Twoim klientem. Czyli wystarczy tego nie spiekać. No, no a nowego klienta, wiesz, masz konkurencję, musisz go przekonać, że akurat do ciebie, musisz go przekonać, że akurat teraz, a tutaj promocja, a tutaj to, tamto, to, Wiesz, te wszystkie promocje, konsumenci często nie zdają sobie z tego sprawy, ale jak y, dana firma robi jakąś promocję, to nieraz jest tak, że ona w ogóle na tym nie zarabia, że ona chce tylko przyciągnąć tych klientów, mhm. którzy być może kiedyś przedłużą umowę i wtedy dopiero na nich zaczną zarabiać, że te niektóre promki to są takie, że naprawdę wychodzi się na zero. Tak, tak, no to myślę, że jest dość powszechne, zwłaszcza w takich jakichś rzeczach typu właśnie telefonia komórkowa czy jakieś tam serwisy, które działają na zasadzie subskrypcji. Mm -hmm. Myślę, że też w dużej mierze liczą na to, że jak już raz kogoś złapią, to tym osobom się potem nie będzie chciało po prostu no, albo będą po szukać, prostu zadowoleni, szukać kolejny raz i, i tak zostaną dlatego tak trochę, trochę z przyzwyczajenia. Myślę, że podobnie też jest właśnie z firmami, które w ten sposób traktują pracowników, że zakładają, że no jak raz złapiemy, no to, no, to liczymy zostanie. na to, że, ten, że Pewnie nie wszyscy, ale ilość tam zostanie tak po prostu, bo nie będzie mi się chciało za często zmieniać. Będzie, no, będzie im jest... na tyle dobrze, że nie będą szukali dalej. Wiesz, wydaje mi się, że też jest łatwiej zrobić wrażenie na nowym pracowniku, no bo. To w dużej mierze rozbija się o kwotę, jaką się zaproponuje. No bo. Tak. chciałam powiedzieć, grzyby na wierzbie. <laughs> Też w sumie. <laughs> Kolejne fantastyczne połączenie. Boże, co mój mózg potrafi. Polskie do tego powiedzenie produkować. i przysłowia, jak mieszka konieczna. No ale gruszki na wierzbie tak samo nie istnieją jak grzyby na wierzbie, więc czemu nie możemy tego po prostu podmienić? Jakieś tam pewnie rosną grzyby, ale okej. Okay. Już nie pamiętam, co chciałam powiedzieć. Że obiecują gruszki na wierzbie. A, że wiesz na przykład na tej rozmowie rekrutacyjnej, no bo na rozmowach, na których ja byłam oczywiście nie wpadłam na to, żeby zadać jakieś pytania, no nie? Że ja też mam prawo chcieć albo nie chcieć dla kogoś pracować, więc Moje rozmowy rekrutacyjne polegały na tym, że to ja Wam przepytywana, ale w cywilizowanym świecie, szczególnie już od któregoś momentu kariery, jak najbardziej sensowne jest to, że też zadaje się pytanie pracodawcy, tej firmie, jak to tam wygląda, żeby stwierdzić, czy my chcemy tam pracować. To już nie jest takie jednostronne, nie? Więc... Robi to dobre wrażenie na potencjalnym no, pracodawcy. Tak. Tak mi się wydaje. Ale jak się jest 24-letnią konieczną, to nawet to nie przychodzi do głowy. <noise> w każdym razie. To jest dość proste, żeby obiecać temu potencjalnemu pracownikowi grzyby na wierzbie na tej rozmowie rekrutacyjnej. No i powiedzieć: No, to bardzo proszę, 10 tysięcy netto. No i ta osoba może się skusia. Dopiero potem się okaże, że to jednak były te grzyby, nie? Owocowy no. czwartek z gruszkami. Tak. A tam z grzyby z zamiast gruszek. ale po prostu. <noise> to jest już bardzo, bardzo ciężka abstrakcja, <noise> chyba z tego wiesz. Tak. W każdym razie chodzi o to, że na rozmowie rekrutacyjnej to nie tylko my możemy ściemniać, pracodawca też będzie ściemniać. Tak. Albo po prostu, no wiecie, to nawet nie muszą być kłamstwa, tylko no, ta nie, najwygodniejsza po, prawda, nie? Tak, podkolorowanie odpowiednie, tak. Ja skupienie pamiętam, się że... na jednym aspekcie, pominięcie trochę innego. Tak, ja pamiętam, że jak byłam na jednej rekrutacji, to moja... Przyszła szefowa, no bo dostałam tą pracę i przyjęłam to. Niestety. Powiedziała, że oni jeżdżą co roku z pracownikami na jakieś wyjazdy zagraniczne. Wiecie co? Ja, wys ja wyszłam taka ze, ze szczęścia z tej rozmowy, że ja będę jeździć nie wiadomo gdzie. Zgadnijcie ile razy gdzieś żoły. pojechaliśmy? Kurwa zero oczywiście, nie? Nigdy nawet nie było o tym rozmowy. Także no. Ale naprawdę byłam mega podekscytowana, uwierzyłam w to. No widzisz, no to jest taka ludzka reakcja, no że jednak... Bo wiesz o co chodziło, ja myślałam, wierzymy. że ja trafiłam na firmę, która po prostu jest tak propracownicza, że niesamowite to jest też, nie? Mhm. Że oni tak chcą, żeby ci pracownicy byli zadowoleni, że to jest kur... amazing, nie? Że zwrot o 180 stopni, ale no nie był. Znaczy był, ale taki jeszcze gorzej, <laughs> w drugą stronę. <laughs> no ale ja dużo na swoich pracodawców było ich narzekałam, więc nie będę was zanudzać tymi historiami, bo już nie znacie. Ale w każdym razie, Syfi, malaria. No i nie było żadnych wyjazdów zagranicznych, ale bardzo chciałam wierzyć, że trafiam właśnie, że dostanę pracę. No bo tam nie wiem, dwa dni później dostałam telefon, czy coś w, tym, w tym stylu. Ale jak wychodziłam z tej rozmowy, że dostanę pracę w firmie która tak bardzo dba o pracowników, że aż organizuje im wyjazdy zagraniczne. Jezus, jaka to była piękna wizja. No, po tych wyjazdów teraz mi się przypomniało, że w mojej poprzedniej firmie, w której pracowałem, to też te wyjazdy służbowe były tematem, bo to też było coś, czym potencjalnie kusili ludzi na to stanowisko. Hmm. Że to był właśnie dział audytu, że tu co jakiś czas się wyjeżdża. I to taki był trochę miecz obosieczny, bo dla Niektórych osób to była super atrakcja, no bo raz, że właśnie można gdzieś tam sobie pojechać nie tutaj do jakiegoś tam Londynu, tu gdzieś tam i też na tym się też zarabiało dodatkowe pieniądze no bo tam jakaś dieta zawsze tam można było coś dodatkowo przyoszczędzić. Dla innych z kolei to było takie, że no, w sumie okej, ale wolałbym nie, bo tam, nie wiem, ktoś ma rodzinę i tak dalej, więc woli aż tak dużo czasu nie spędzać w tych rozjazdach. No, a w praktyce często wychodziło tak, że ci, co bardzo chcieli jeździć, to jednak z większość czasu spędzali w Krakowie, a ci, co tak nie bardzo chcieli, to byli, to zdarzało im się, że byli wysyłani po prostu, na, no, nie wiem, na przykład na 6 tygodni, gdzieś tam, no, do jakiejś bibidówy. No To słabo. Więc no. Także tych osób takich bardzo zadowolonych z tej sytuacji też nie było aż tak dużo. Ciężko było dogodzić, no bo żeby właśnie porzenić to wszystko tak, że akurat osoby z takimi umiejętnościami, jakie były potrzebne na wyjeździe, to były te, które jednak wolały siedzieć w biurze i na odwrót, więc hmm. no. Odwieczna walka. Mi się jeszcze przypomniało, że w pierwszym biurze, w którym pracowałam, <grym> był wyjazd do Warszawy raz do jakiś czas i jak ja jako taki świeży pracownik, bo to było, była moja pierwsza praca, ja jeszcze nic nie umiałam, ale o tym nie wiedziałam, szefowa stwierdziła, że jedziemy w dwójkę do Warszawy. No, a przypominam, że ja jestem, znaczy jestem. To biuro było w Krakowie. I szefowa wymyśliła, że jedziemy do Warszawy i ja byłam taka cała pos... Boże, jaki prestiż! Jadę służbowo do Warszawy. o, o, o do wielkiego świata. I będziemy stać w korkach i się spotykać z klientami. To w, w korkach było potencjalną atrakcją. Nie, no śmieję się z tego, z tym mi się teraz kojarzy Warszawa, chociaż Kraków też stoi w korkach na no stop. W każdym razie, wiesz, miałam taką podnietę z tego, nie, że to wyjazd służbowy. No i Trochę życie, jak to zwykle bywa, wlało mi kubeł zimnej wody na głowę, no bo po pierwsze to było spotkanie, jak, jak każde inne, ze zwykłymi klientami, które w ogóle nie było uzasadnienia większego w większości przypadków, że, że ona akurat by w Warszawie spokojnie na Skype'ie by się to samo omówiło. No ale wtedy jeszcze nie było pandemii, więc ludzie jeszcze, wiesz, nie odkryli, że na Skype'ie można to samo niektórzy. Ale największy hit tego wyjazdu służbowego był taki, że on, było jakoś w środku tygodnia, w dzień roboczy. Zaczął się o 6 rano, a skończył się po północy, jak wróciłyśmy. Ja nie prowadziłam, ja do dzisiaj nie mam prawa jazdy, więc szefowa prowadziła w jedną i drugą stronę, więc chociaż tyle, że nie musiałam jechać, tylko po prostu siedziałam w tym aucie przez te parę godzin. Ale od 6 do po północy i ja wysiadając z auta, jak już ten wróciłyśmy po tej północy, zapytałam, czy mogę następnego dnia iść do pracy godzinę dwie później. Wiesz, że ta. Nie użyję tutaj wszystkiego słowa, ale możecie wrzucić swoje, swoje ulubione przekleństwo. Się nie zgodziła, ale ja i tak poszłam później. W to miałam. No. Straszne to było. No naprawdę, od szóstej do północy, nie? Ja po prostu nie wiedziałam jak się nazywam i potem do końca tygodnia roboczego nie wiedziałam jak się nazywam, bo nie miałam kiedy tego odrobić, wiesz? Tak, no odespać. nawet ta podróż jest męcząca, a co no dopiero tak. jak to trwa całutki dzień, nie? I tutaj tyle wrażeń, tutaj, wiesz, te rozmowy, bo oczywiście w aucie były mi zadawane pytania na zasadzie, no to nie masz gdzie uciec, więc się zapyta, więc To też było takie hmm, stresujące jeszcze no, no się lepiej. Tak, nie, nie wspominam tego dobrze. Znaczy, moja podierka wciąż istniała, ale to, jak bardzo to było męczące, no to szybko się zorientowałam, że ten prestiż nie jest tego wart. Hmm. No tak. No i ostatni punkt, ostatnia porada, jakiej chcielibyśmy dzisiaj udzielić. Chociaż nie wiem, czy jesteśmy na tyle ekspertami, że powinniśmy dawać jakiekolwiek rady. No ale to potraktujcie jako takich starszych kolegów i koleżanek którym się wydaje, że mają coś do powiedzenia ma tego. My mamy jakieś nasze doświadczenia, one oczywiście nie obejmują wszystkiego tego, co może się dziać, ale no... Tak, albo to. młodszych, bo można nas słuchają osoby, które są starsze wiekowo. Koniecznie już tutaj zrobił wyznanie, że ma 37 lat. Ale istnieją starsi ludzie. Podobno. Tak. I podobno nawet jeszcze nie są na emeryturze. No, żyją dłużej niż 37. Jest to możliwe. Ostatnia porada dla Was to jest otwartość na kontakty i to jest coś takiego, co zaproponował konieczny, bo konieczna jest tak bardzo społeczna, że nawet na to nie wpadłam, ale faktycznie coś w tym jest, bo nawet jeżeli nie będzie tak, że ktoś Wam załatwi pracę albo znowu się spotkacie na jakimś etacie albo no jakkolwiek te Wasze drogi jeszcze potem się połączą, już nie mówię o przyjaźniach, znajomościach takich normalnych, no bo to, to jest oczywiste, że poznajemy ludzi w pracy i, i może akurat fajne znajomości z tego wyjdą na lata. Ale myślę też o tym, że możemy się uczyć, oprócz tych konkretów projektowych od innych współpracowników, to możemy się uczyć jakichś pierdół typu, która gazeta wnętrzarska jest fajna, gdzie można znaleźć modele 3D, która sofa się dobrze zachowuje po pięciu latach użytkowania, jaki sklep z wyposażeniem jest fajny. Wiecie, takie rzeczy, które, takie informacje, które się ludzie między sobą wymieniają, tak mimochodem i między wierszami trochę, między zadaniami innymi, ale one potrafią być bardziej wartościowe niż to, że rozrysujecie dwudziestą łazienkę. Plus to, o czym wspomnieliśmy wcześniej, że właśnie, kiedy potencjalnie szukamy jakiejś innej pracy, no to jeśli mamy jakąś tam grupę znajomych, no to jest szansa, że być może ktoś z nich albo sam pracował, albo sam zna kogoś innego, kto tam pracuje, i możemy taką właśnie nieoficjalną drogą się też trochę dowiedzieć o potencjalnym miejscu pracy, które rozważamy, albo jakichś innych właśnie informacji, powiedzmy z tego, co, co tam się dzieje w naszej branży. Dokładnie, no i. Jeżeli słuchaliście odcinka, który był dwa odcinki temu, to był bodajże odcinek 37 o nietypowych źródłach pozyskiwania klientów dla architektów wnętrz, to też mówiłam o tym, że można polecać swoich znajomych, jeżeli mamy większe oblężenie, jeżeli nie mamy terminów na już, a ktoś potrzebuje na już. No to takie osoby, które znamy z lat pracy na etacie, które wiemy, że na przykład już mają też swoje własne firmy, ale nie mają super obłożenia, no to kogoś takiego polecić to jest super, no bo Wiemy o tej osobie, że na przykład jest rzetelna, że zawsze się przykładała i tak dalej. Nie? No, po tym, jak się jest czymś współpracownikiem, chyba jest najłatwiej stwierdzić takie rzeczy. Chociaż to też może być mylące, no ale no wiadomo, dopóki nie będziemy czymś klientem, to i tak na 100% nie będziemy wiedzieć nigdy. No plus takie relacje też typu, jak na przykład ty w twojej pierwszej pracy poznałaś stolarza, z którym do teraz mhm, współpracujesz. Tak. No, no i robił nam meble w domu. I, I w mieszkaniu, i, I w moim dla pierwszym mieszkaniu. Klientów. I te meble w moim pierwszym mieszkaniu kosztowały. On tam robił tylko szafkę, ale w sumie te meble na zamówienie kosztowały kilkanaście tysi kilka tysięcy, w, w mieszkaniu kilkanaście, a teraz w domu to nawet się nie przyznam ile. Ale przeskok jest ogromny, więc, więc on też się finansowo rozwija z nami, że tak powiem. Coraz większe symbioza. do zlecenia. No i w ogóle to, to pierwsze i drugie mieszkanie, to było dość blisko siebie czasowo, więc powstał taki żart, że nie, kiedy kolejny dom, kiedy kolejne mieszkanie, i wiesz, że jak ja do niego dzwoniłam, że kupiliśmy dom i że chcę u niego zarezerwować termin, to nie jestem pewna na 100%, ale chyba właśnie tak było, że on odebrał i zanim ja zdążyłam powiedzieć o co chodzi, to mówi, co kupiła pani kolejny dom. Ja powiedziałam tak. Bo on już no, mnie z tego kojarzy, nie, że się. jestem naukowym przeprowadzaczem się. Aczkolwiek, no, w mieszkaniu cztery lata mieszkaliśmy, dobrze pamiętam? Coś było tego, no? Może trzy? Chyba trzy do znalezienia domu, a cztery do przeprowadzki, jakoś tak. Nie, jakoś tak. No, no więc, no. Nie, jakoś no długo tak, to tak. nie jest, no, ale jakoś patologicznie krótko też nie. W każdym razie, tak, no, można właśnie odkryć fajne kontakty do wykonawców. Chociaż w jednej pracy, jak dowiedziałam się, z jakim stolarzem współpracuje firma i poprosiłam tego stolarza o wycenę dla mnie prywatnie, dosłownie dla mnie, meble dla mnie, do mojego mieszkania, to szefowa przy mnie mu powiedziała przez telefon, że ma mi tego nie wycenia, że ma mnie olać. Aha. Bo jestem konkurencją. <noise> Tam naprawdę były dziwne klimaty. No W każdym razie było to przymiłe. I... No, Prędzej to... bym zdechłać, już bym teraz podjęła współpracę z tym panem. Co prawda dużo robi to, że kompletnie nie pamiętam jak się nazywał i w ogóle bym nie rozpoznała, że on to on. <grywia> tak symbolicznie mogę go hejtować. No dobrze, no to myślę, że otwartość na kontakty z współpracownikami, na te kontakty, które nam przekazują, na nowe znajomości, na to, czego możemy się nauczyć od innych, to myślę, że już jest jasne, nie? Taki networking, tworzenie takiej siatki kontaktów? No, troszkę tak. No, im większa jest rotacja, tym więcej tych współpracowników się zaliczy. Ja powiem Wam, że no przez te prace, z których przeszłam, to w każdej była duża rotacja, więc no, ja w pierwszej pracy poznałam może nawet 20 osób, mimo że tam było naraz zatrudnionych maks 8 osób. Nigdy tego nie liczyłam, no, ale naprawdę hmm. sporo. A więc życzę Wam, żebyście. Wyciskali jak cytrynę tą pracę na etacie. Nawet jeżeli cierpicie codziennie rano, tak jak ja cierpiałam, to kombinujcie tak, żeby było dobrze, żeby wykorzystać ten czas jak najlepiej. Jeżeli nienawidzicie swoich szefów, to po prostu zmieńcie pracę na jakąś inną etatową. No i trzymajcie się dzielnie. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nasze dzisiejsze rady Wam trochę pomogły. I co? Dziękujemy za słuchanie tego odcinka. Zachęcamy do tego, żeby słuchać też innych odcinków podcastu, i tu się nie zgodzę. Zawsze w czwartek o 10 wyskakuje. Wychodzi nowy odcinek. Obserwujcie też Agnieszka Konieczna pod na Instagramie. I słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia. To pa. Lunaczka, spokój. Śpimy, śpimy, myszko. Jeszcze godzinkę i skończymy. No, nie możesz być w podcaście. Nie mówisz ludzkim głosem, kochanie. Bułka, śpimy, śpimy. Luneczka, zostań tam na dole. Nie możesz być blisko mikrofonu, bo to będzie słychać, kochanie. Będzie słychać twoje dyszałki. Śpimy, śpimy, myszko. Przeroki masz sobie jeszcze troszkę? Luneczka, już rozmawialiśmy o tym. Jesteś piękna i zasługujesz, żeby wejść na sofę, ale będziesz nam przeszkadzać, kochanie. Śpimy, śpimy, myszko, co? Idź, spać, bułko. Śpimy, śpimy, piesku. Nie, Lunka, śpimy. Przestań już. Rufusku, teraz ty będziesz mędził. Rufusku, przestań mędzić.